Zrobiło się zimno. Ja się bardzo cieszę, bo lubię wchodzić do zimnej wody. Dzisiaj w sumie nie będzie filmu o tym, dlaczego wchodzę do zimnej wody. Jak ktoś chce zobaczyć, dlaczego wchodzę do zimnej wody, to wstawię pod filmem link i tam o tym mówię. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o takiej potrzebie nazywania wszystkiego. No i to też jest bardzo dobry przykład. Ludzie często mówią: hej, Adam, ty chyba morsujesz. Ja mówię: nie, wchodzę do wody. Dlaczego, kurde, dzisiaj właśnie tak jak głupi gadam, że nie morsuję, tylko wchodzę do wody. Nie potrzebuję tej nazwy, żeby wchodzić do wody. Ja po prostu wchodzę do wody. To w ogóle samo nazywanie, wchodzenie do wody już jest nazywaniem, a już nazywanie tego morsowaniem. Nie wiem, czy jak to odbierzecie ci wszyscy, którzy właśnie mówią, że morsują. Okej, spoko, ja się dzielę swoimi myślami i przemyśleniami. Dla mnie dzisiaj nie potrzebuję nazywać tego wydarzenia, czyli wchodzenia do wody, morsowaniem. Czyli ja osobiście zawsze robiłem sobie tym taką, jak ja to mówię, gałkę, czyli podbijałem sobie bębenek. To co, wchodzę do wody, a potem więcej coś na ten temat. Do wody, nie morsuję. Cześć kochany człowieku, kimkolwiek jesteś. Tym razem zacznę oczywiście od żebro subskrypcji. Chociaż w sumie tak subskrybujecie zajebiście coraz bardziej. Zanim powiem o tych nazewnictwie, to w sumie bo muszę się do czegoś przyznać, że mam taką fajną, widzicie, nie wiem, pączę nazwijmy to, bo mi koleżanka uszyła. To jest właśnie takie na moje wchodzenie do wody na zimno, bo to jest super. Ale głównym moim takim problemem technicznym było to, czy mi nie będzie widać jaj, bo nie mam majtek. Ale okej, to taka zachęta do dalszego oglądania, bo jeśli będziesz oglądał dalej, no bardziej w sumie nie, to nie jest istotne, bo dużo też gejów do mnie pisze, więc może dla nich też to będzie interesujące. Ale nie o tym dzisiaj przecież miało być, o nazwach. Kurde, ja pierdolę. Wiecie co, prowadzę te grupy wsparcia w formule racjonalnej terapii zachowań. Wczoraj do mnie tak bardzo mocno to przyszło, o tym nazywaniu. Ktoś może przeczytał już to wczoraj na fanpage'u, bo jeśli nie, to serdecznie też zapraszam na swój fanpage. Coś takiego, że mój mózg funkcjonuje za pomocą zbioru pewnych nazw. Czyli ktoś kiedyś mi powiedział, mama i tata, babcia, kto was tam się wami opiekował, że to jest takie, to jest takie, to jest dobre, to jest złe i mój mózg tak, bierę. Nie ma w ogóle jakichś takich zapytań, bo mózg się wtedy nie pyta, bo jest czysty, czyli od razu bierze wszystko jak leci, no i potem zgodnie z tym, co żeśmy się nauczyli, z tymi nazwami, żyjemy. Po pewnym czasie weryfikujemy to z tym, co nas otacza i się okazuje, że ta mama coś tak nie do końca nam powiedziała chyba prawdę, kurde. Ten tata to chyba też nie za bardzo, a babcia to już w ogóle. Pozdrawiam oczywiście wszystkie babcie. No i zaczynamy nam zauważyć, że z tym nazywaniem rzeczywistości, to co nas otacza, nie do końca nam się dobrze żyje. Że często, jak coś nazwiemy, jakąś sytuację, mamy, nie wiem, stres, lęk, niechęć i tak dalej. Uczucia, które są dla nas bardzo dyskomfortowe. A ktoś z boku mówi: ej, stary, dlaczego ty w ogóle sobie robisz krzywdę? No i pracując na racjonalnej terapii zachowań, to jest jeden taki z systemów, oczywiście tych systemów jest więcej, czy na jakiejkolwiek terapii, zaczynamy myśleć, poznawać, jakie nazwy nam nie służą i zaczynamy brać nazwy, które nam służą. Weryfikując na przykład w racjonalnej terapii zachowań to 5 pytaniami racjonalnymi, no i weryfikuję i wtedy mówię: o kurde, nazywanie tego, co mnie otacza, powoduje, że mi się lepiej po prostu żyje.
Jest, mam większy spokój, mam większą radość, mam więcej znajomych, nie robię sobie krzywdy. Więc co? Wymieniam stare nazwy, daję nowe nazwy. No i wiecie, wiecie co? No już tam w tym nurcie pracuję jakieś parę ładnych lat. Wczoraj ja już to kiedyś słyszałem, już to słyszałem gdzieś tam jakichś mnichów buddyjskich i słyszałem gdzieś na jakimś na YouTube i tak dalej. To wszystko wiem, tylko wiedza jest, jak ja to zawsze mówię, gówno warta, jeśli nam nie wskoczy i nie uważamy, że to jest ok. No i wczoraj właśnie na takiej grupie wsparcia tak mocno mi dotarło, że takim, użyję słowa, którego nie lubię, następnym etapem jest przestać w ogóle cokolwiek nazywać. Bo cię, ok, fajnie, że zamieniłem nazywanie czegoś na, z tego na to i to mi się lepiej żyje, tylko pytanie jest, po co ja w ogóle potrzebuję nazywać? A może dałoby się w ogóle bez nazw? Kiedyś bym uważał, że to jest jakaś utopia. Czy uważam, że właśnie nie zaprzątanie swojego umysłu i nie nazywanie niczego powoduje, że mogę osiągnąć spokój? Nie będę musiał wtedy opiniować ludzi. Nie będę musiał mieć akceptacji. Nie będę musiał ich rozumieć. Ale jak to, Adam? Przecież to jest fajnie. Fajnie kogoś akceptować, fajnie kogoś rozumieć. Tak, ale to jest dopiero początek. Mam taką przypowieść na RTZ-cie. Ja mam proste przypowieści. Typu, idę ulicą, leżę na ulicy gówno. Załóżmy, że psa. Okej. No i teraz idę i jeśli mam stare nazwisko, kurwa, dlaczego ktoś nie posprzątał? No, przepraszam za kurwa, on znowu powiedziałem kurwa, Boże, bez sensu, ciągle to samo. Okej. Ktoś znowu nie posprzątał. Wchodzę w stare nazewnictwo i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza droga, robię sobie krzywdę, bo się wprowadza jakiś stan zdenerwowania. Drugi sposób, czyli ten nowy sposób jest, okej, rozumiem, że ludzie radzą sobie tak, a w sumie to nawet nie wiem, bo może tą kupę zrobił przecież pies, który biega sam, no bo przecież skąd ja wiem, że ten pies, który zrobił tą kupę w tym miejscu na chodniku, ma w ogóle właściciela. No nie wiem, kurde. I powraca spokój, mam akceptację. I okej, niby super. Tylko pytanie, w ogóle po co idąc ulicą ja zajmuję umysł sobie kupą? A? Po to, żeby potem zaakceptować? Dzisiaj mi się nie za bardzo już chyba będzie tego chciało robić. Chcę się dzisiaj nauczyć, pracuję nad tym, żeby nie opiniować, nie akceptować i nie chcieć zrozumieć innych ludzi. Bo jeśli zastosuję tą technikę, że wszystko jest tak, jak powinno być, jest to jakaś oczywiście nazwa, to w długotrwałej pracy nad tym słowem i nad tym przekonaniem jest od razu jedna pieczątka na wszystko. Wszystko, co mnie otacza, jest ok. Jestem częścią tego wszechświata. Czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba? Po coś tu jestem na tym świecie? Ja pierdolę, co już gadam, jakiś oświecony guru. No zresztą mam taką sutannę, kurde. Ale żeby nie było ten, to oczywiście jebać biedę. Jebać biedę umysłową. Kochani, jeszcze raz dziękuję, że tutaj jesteście, że mogę z wami pogadać, a w sumie tak naprawdę, no pogadać, w sumie pogadać, bo mówię do was, a potem wy piszecie te komentarze, za które serdecznie dziękuję i dużo mądrych rzeczy od was biorę. Tak naprawdę jestem mądry dzięki ludziom, którzy mnie otaczają, a tak naprawdę no, otaczają mnie tacy ludzie, jak ja postrzegam świat. Czym bardziej przestaję ten świat oceniać, tym więcej ludzi może mnie otaczać, bo więcej ludzi do mnie pasuje. Może przyjdzie taki moment, że wszyscy ludzie na świecie i wszystkie zdarzenia i wszystkie sytuacje będą mi pasować. Dzisiaj tak jeszcze nie jest i to też jest ok. Dzięki, że tu jesteś.